Halo, 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 hej, słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w ogóle zajmiemy się bardzo interesującą rzeczą, mianowicie zmiany na Kaya Perico podczas nowego właśnie update'u, czyli The Contract. Wbrew pozorom wam powiem, no nie zmieniło się tak wiele, tak jak nagrywałem film, jak zmieniło się Kaya Perico po Los Santos Tunnels. Aż tak wiele zmian nie ma w tym DLC, jednakże jest też warto o nich powiedzieć, co zostało zmienione, co dalej działa, a co już nie działa. Na samym paczkotesie z tej właśnie najnowszego DLC The Contract, no wiele jakby odniesień do Kaya Perico nie było, były właściwie tylko trzy. Naprawiono błąd powodujący, że gracze musieli odczekać godzinę przed uruchomieniem finału napadu na Kaya Perico. Mi się szczerze on nigdy nie zdarzył, nie miałem nigdy takiego problemu. Naprawiono błąd powodujący, że drzwi zamykały się i uniemożliwiały graczom przejścia finału napadu na Kaya Perico. Też nie wiem, tutaj ja też nie wiem, o co w ogóle chodzi, jakie drzwi się zamykały, które drzwi nie działały. Naprawiono błąd powodujący, że krata w tunelu była przecięta podczas finału napadu na Kaya Perico. Ni to się ani razu też nie zdarzyło. I to jest właściwie wszystko napisane bezpośrednio od Rockstara. Jednakże jest troszeczkę więcej rzeczy wykonanych, nie tylko jakby to, co oni napisali. To prawda, żaden z tych błędów mi się ani razu nie przydarzył, więc nie wiem. Nie wiem, jaka musiała być naprawdę szansa, że coś takiego się działo. Ale tak, zacznijmy od samego początku. Tak więc pierwszą rzeczą, jaką zrobimy sobie na finale, na samym początku, przed samym rezydencją, były takie drzwi, które dało otworzyć się samemu, mimo że były na dwóch. I to nie zostało naprawione, więc cały czas można tego używać. Jeszcze kolejną rzeczą przed rezydencją, to na doku. Mogliśmy sobie właśnie podnieść tutaj łup, nie? Jednakże zasięg jakby kamer był tak duży, że było widać na mnie w dzień przez tekstury. Co za tym idzie, to miejsce nie było zbyt bezpieczne, żeby właśnie tutaj to zbierać. Trzeba było właśnie uważać na zasięg. Być może w nocy nie ma tak dużego zasięgu i jest o wiele prościej, ale jeżeli robimy to w dzień, niestety mamy alarm i to jest najśmieszniejsza rzecz w tym. Jakim cudem oni widzą przez ściany? Nie mam szczerze absolutnie pojęcia, ale jest to na tyle absurdalne, że warto jest o tym po prostu powiedzieć, że no tak się dzieje i tyle no. Kolejną rzeczą jeszcze taką, jaką sobie chciałem zobaczyć, jak strażnicy bardzo są wyczuleni na naszą bliskość. Czy oni wyczuwają nas, czy też nie? Gdyż był jeden pewien sposób, aby przejść właśnie ten napad. Sposób taki, żeby nie pokonywać się absolutnie nikogo. Więc tutaj chciałem zobaczyć na tym jednym ochroniarzu, czy jeżeli szybko przebiegniemy, czy zauważy. Jednakże zauważył i to właśnie było moje zdziwienie, takie, boże, on to takie zauważył? Kurde. Kolejną sztuczką też, którą nagrywałem też jakiś czas temu, było to, że za pomocą pewnego triku dało radę zrobić sobie tak zwanego Free Room Kaya Perico. Ten glitch był dosyć dziwny i w ogóle nie. Wiadomo, też mam tam te wszystkie filmy w opisie, jednakże chcę wam to powiedzieć, właściwie tylko jedno na temat tego glitcha, że nie ma naprawdę pojęcia, jakim cudem ten koleś, ten Rusek, co to odnalazł, to jak to on to znalazł, że takie coś tu działa, naprawdę nie mam pojęcia. Ale co mogę tutaj powiedzieć, że to dalej działa, dalej to nie zostało naprawione. Więc jeżeli ktoś chciałby się pobawić i pozwiedzać sobie Kaya Perico, jest cały czas taka możliwość, że można to sobie zrobić. Oczywiście nawet można do Los Santos pójść, to też jest możliwe, nie? Normalnie odjechać sobie do Los Santos i w ogóle. Czy nie wiem, podriftować sobie po tym Kaya Perico, wiele rzeczy można tutaj porobić. I co, no przejdźmy sobie do następnej rzeczy. Okej, okay, a więc na samym początku postanowiłem sobie, że zobaczymy sobie, czy da się dalej wyskoczyć z Kaya Perico, czy to jest dalej możliwe, czy już nie. Ale jednakże tak, dalej można wykonać bezsensownego rodzaju trika, wyskoczyć sobie z tej mapy, więc to nie zostało naprawione, w sensie, że nie da się, że dalej da się wyskakiwać z mapy. No można, no można, jak widać. Dlatego następnym trikiem, jaki tutaj też jest, była taka możliwość, że dało się wbiec w strażników, jakby ich zgnieść sobą, nie? Dało się to zrobić bez alarmu. Sposób dalej działa, co prawda dalej można robić tak strażników, że ich jakby zgniotywać. Jednakże problem teraz polega na tym, że pojawia się zazwyczaj alarm
I to już nie jest takie właśnie proste, ale może ja miałem na takiego nie farta, ktoś inny będzie miał akurat farta i tak się nie wydarzy. No i teraz niestety jedna z tych gorszych zmian, czyli przechodzimy do Gold Glitcha, czy Gold Glitch został naprawiony. Wiemy tak naprawdę dwie rzeczy na temat niego. W poprzednim DLC zostały odnalezione dwa sposoby na wykonanie Gold Glitcha. I tak, pierwszy sposób, który był, polegał właściwie na tym, że została wykonana zmiana. Zmiana ta po Los Santos Tunnels była taka, że drzwi do tych schowków można było otwierać samemu, jednakże były wymagane dwie osoby. No i tutaj przechodzimy niestety do tej smutniejszej rzeczy. Teraz nie ma to sensu, ponieważ muszą być dwójka graczy, żeby otworzyć te drzwi, więc sposób z tym już nie działa, żeby otwierać sobie te drzwi samemu. A wiadomo, jak samemu, to można było sobie po prostu zrobić solo sesję, wtedy się kogoś zabiera i on jest złoto do zrobienia. No i to zostało naprawione w tym sensie, że zostało przywrócone to, co było wcześniej. Przed Los Santos Tunnels, to co było domyślnie, czyli no mamy absurdalnie teraz koło zrobione. Jednakże drugi sposób, jak sobie zobaczymy, został odnaleziony bardziej już niedawno, gdzieś w okolicach października. On bardziej polegał na tym, że przedmiotami blokowaliśmy drogę botom, aby widziały, że to jest zablokowane i zmieniały swój całkowicie kierunek. To troszeczkę wymaga jednakże wprawy, trochę, jakby można powiedzieć, że umiejętności. To już nie było takie proste do wykonania, trzeba się było tego troszeczkę bardziej nauczyć. Co jednakże i tak powiem, że da się nawet na tym sposobie zrobić elitę, więc to nie jest tak, że nie. Praktycznie ten sposób też działa na praktycznie każde drzwi, więc to jest bardzo wysoki plus, żeby robić tę metodę, jednakże no, trzeba mieć pod uwagę, że tu liczy się precyzja, żeby czegoś nie zepsuć po drodze. To nie jest takie proste jak poprzednie inne sposoby, że to było po prostu wchodzisz i robisz, nie? Co jest bardzo istotnego właśnie w tym? Tym, że to cały czas działa i to jest właśnie najlepsze, że ten sposób działa, można go robić cały czas, czyli Rockstar naprawił jednego glitcha, albo bardziej przywrócił do tego, co było, ale właśnie tym samym też wziął i nie zmieniał właśnie tej rzeczy. Co tym idzie, cały czas boty chodzą, więc można cały czas to wykonywać. Ja akurat w swoim klipie miałem alarm, ale tutaj akurat bot strasznie blokował te drzwi, więc jeżeli ktoś by tu ogarnął temat, myślę, że zrobiłby to bez alarmu nawet i... A więc, cóż, właściwie mógłbym powiedzieć, że to są wszystkie zmiany w The Contract, Nekaio Perico. Naprawdę nie ma tego dużo, no ale no cóż, można więcej powiedzieć. Jak się oczywiście jakieś tam nowe zmiany pojawią na Nekaio Perico, bo pewno z czasem to się odkryje, czy coś jeszcze więcej się zostało, no to wiadomo, bym pojawił się odpowiednio co do tego filmik. Jednakże na ten moment, no niestety więcej nie da rady nic tam odnaleźć, więc no cóż, to jest niestety wszystko w tym. Ale no szczerze spodziewałem się, że to Nekaio Perico nie będą bardziej nerfili niż tak jak to, że naprawili tak naprawdę tylko jeden błąd, a tak naprawdę wszystko pozostałe, co było, no to pozostało. To jest trochę akurat plus oczywiście dla graczy. To byłoby na tyle. Do następnego, cześć.